razem z całą grupą kilkuosobową, z moimi przyjaciółmi, jesteśmy tutaj po to, aby ogłosić wam słowa Ewangelii. Jesteśmy tutaj po to, aby przybliżyć do was Królestwo Niebieskie. Jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć wam, że Jezus Chrystus jest żywy, że jesteśmy grupą ludzi, którzy poznali Go osobiście. Jesteśmy grupą ludzi, którzy wciąż z Nim żyją i doświadczają Jego błogosławieństw. Chcielibyśmy wam powiedzieć i uważamy, że to jest najważniejsze w życiu każdego człowieka, który żyje tutaj na ziemi. Chcielibyśmy wam powiedzieć, że Jezus Chrystus zmarł na krzyżu i jak większość z was wie, zmartwychwstał po 3 dniach. I to znaczy, że wszyscy możemy narodzić się na nowo. Że wszyscy możemy i dostaliśmy w prezencie od Niego Ducha Świętego i możemy żyć na nowo. Jeżeli tylko uwierzymy w te proste słowa, słowa Ewangelii, które właśnie o tym mówią. On zmarł na krzyżu za nas, za wszystkich, za wierzących i niewierzących. Zmarł za nas wszystkich. Pozostawił nam Ducha Świętego, abyśmy uwierzyli w te słowa. Kochani, powtarzam, jeżeli uwierzycie w te słowa, przyjmiecie je do swoich serc, to te słowa zbawią was, pojednają was z Bogiem. Spotkacie się z Bogiem, a to znaczy, że tutaj na ziemi będziecie mogli żyć nowym życiem. Wasze życie będzie nowym życiem. To znaczy, że możecie i zostaniecie wolną, własną wolą poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego życia. Możecie odejść od wszelkich nałogów. Możecie pojednać się z ludźmi, z którymi nie mogliście się pojednać, których kiedyś nienawidziliście. Możecie zaprzestać walk z ludźmi, z którymi się kłóciliście całe życie. Bardzo wielu z nas dotykają takie rzeczy. Nie rozmawiamy nawet ze swoimi rodzicami, czy też rodzinami przez większość naszego życia. Ludzie, którzy uwierzą w Boga, którzy przyjmą te słowa Ewangelii, mogą to wszystko zmienić. Nasze relacje mogą się zmienić. Nasze całe życie może się zmienić. A najważniejsze jest to, że po śmierci pójdziemy do nieba. Że nasze życie tutaj na ziemi zostanie wypełnione i będzie obfitowało wszelkimi błogosławieństwami. Jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć wam, że jeżeli potrzebujecie modlitwy, że jeżeli potrzebujecie uzdrowienia, my realnie możemy to dla was zrobić. Możemy się dla was pomodlić, możemy was poprowadzić w modlitwie. Jesteśmy tutaj po to, aby wam pomóc, po to, aby wam powiedzieć, jak macie dokonać tego, co my dokonaliśmy. My nie jesteśmy ludźmi z boku, my jesteśmy tutaj dla was. Kochani, otwórzcie wasze serca, zatrzymajcie się na chwilę, podejdźcie do nas, porozmawiajcie z nami, nie odsuwajcie się od nas. Jesteśmy tutaj dla was. Wszyscy należymy do Kościoła Mocy tutaj w Warszawie. Zapraszamy was, podejdźcie do nas, porozmawiamy z wami, pomodlimy się o was, uzdrowimy was. Proszę was, podejdźcie tutaj do nas, bo jesteśmy tutaj dla was. I robimy to wszystko w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję wam.